Dzisiaj na konferencji prasowej w Sejmie Konfederacji pojawiły się przedstawicielki branży eventowej, branży związanej z organizacją wesel, która to branża jest zamrożona. I kilka moich pytań na pewno do pań tutaj obecnych, ale najpierw do pytań do Krzysztofa. Krzysztofie, po rozmowach tutaj z przedstawicielkami tej branży, jakie pierwsze wnioski się nasuwają? No, to wszystko, co mówimy, po prostu zyskuje ilustrację w postaci konkretnej branży, która jest zablokowana. Mieliśmy wcześniej spotkanie, rozmawialiśmy o tym, jak wygląda prowadzenie domu weselnego w Łomży, czy praca fotografa weselnego w Warszawie. Wszystko, co mówimy w mediach, nie jest ani trochę przesadzone. Niestety to jest dramat nie tylko przedsiębiorców czy ludzi prowadzących działalność gospodarczą, ale i pracowników, i par, które chciałyby wziąć ślub i oszczędzają swoje pieniądze na to, żeby to wszystko fajnie wyglądało. No i absolutna nieodpowiedzialność rządu, który potrafi z dnia na dzień, kiedy wszystkie koszty już są poniesione, zmienić regulacje, albo na przykład, kiedy terminarze są szykowane, nie dać po prostu jakiegoś horyzontu, kiedy te regulacje zostaną uchylone. Jesteśmy tuż po konferencji prasowej, chyba najmocniejsza rzecz, jaka padła, to tutaj ze strony pani deklaracja, że rząd w ciągu 2 tygodni nie uchyli ograniczeń, to po prostu dom zostanie otwarty i dom Łapiński w Łomży włącza się w akcję, otwieramy się. Bo dłużej, jak rozumiem, państwo nie mogą czekać, na tyle dotkliwe dla państwa finansowo są te obostrzenia, że zaryzykujecie i otworzycie swój dom weselny. Nie mamy wyjścia. Nie mamy wyjścia, ponieważ termin ogłoszenia konkretnej, wiążącej strategii jest przesuwany z tygodnia na tydzień. Przestajemy wierzyć, że ona się kiedykolwiek ukaże. Przestajemy też wierzyć, że to, co zostanie opublikowane, będzie rzeczywiście działało w rzeczywistości. Była ta sławetna mapa drogowa otwierania polskiej gospodarki z listopada bodajże, w świetle której już obecnie powinniśmy mieć kilkanaście, jeżeli nie kilkadziesiąt powiatów w strefie żółtej, możliwości organizacji imprez. Na ten temat nie ma teraz żadnej interpretacji ze strony rządu, żadnych odnośników, żadnych informacji. Więc jeżeli sami nie zaczniemy działać, to ja obawiam się, że taka cisza na morzu może trwać miesiącami albo latami. Gdyby nie było tych ograniczeń, a jedynie restrykcje w postaci na przykład dozwolonej liczby osób, które mogłyby brać udział w weselu, czy taki wariant jest dla państwa satysfakcjonujący? Na bardzo krótką, przejściową metę tak, na dłuższą nie, ponieważ proszę przedstawić mi logiczny argument, dzięki na podstawie którego można stwierdzić, że 150 osób nie stanowi zagrożenia, a 155 czy 160 to jest już duże zagrożenie. Na jakiej zasadzie w takim razie państwo, panie otworzą te swoje domy weselne? Jak to ma funkcjonować, jak to ma wyglądać? Myślę, że zachowamy podstawowy reżim sanitarny, czyli płyny dezynfekujące, obsługa obsługująca w maseczkach, rękawiczki i po prostu tego będziemy się trzymać. Myślimy też, jeszcze tutaj dodam, że myślimy też, jeżeli to będzie wprowadzone przez rząd, myślę, że to jeden z dobrych postulatów, żeby uruchomić branżę, żeby goście składali takie oświadczenia o stanie zdrowia przed przyjęciem weselnym, że nie chorowali i że czują się dobrze przebywając na wesele. Myślę, że to by rozwiązywało sytuację. Dokładnie. Bardzo krótki dokument, wystarczy jeden podpis, gość zobowiązuje się do potwierdzenia swojego stanu zdrowia. To będzie też generowało wśród gości poczucie odpowiedzialności. Jeżeli byłem chory niedawno, jeżeli czuję się nie za dobrze, to po prostu nie przychodzę. Obywatele powinni brać odpowiedzialność za własne działania i powinniśmy im umożliwić wzięcie odpowiedzialności, a nie prowadzić za rękę jak dzieci. Do kiedy trwa sezon? Od kiedy do kiedy? Jakie to są ramy czasowe? Sezon weselny. To jest od świąt wielkanocnych do postu, tak? Przed świętami Bożego Narodzenia, czyli mniej więcej od połowy albo od początku kwietnia do mniej więcej końca listopada. To jest sezon, w którym organizuje się hucznie imprezy, ale też w poście czy w czasie karnawału również są organizowane przyjęcia, właśnie troszeczkę mniejszego kalibru, ale dalej umożliwiające pracę przedsiębiorcom i zarabianie na bieżące wydatki. Dzisiaj ten problem nie dotyczy jedynie branży weselnej, bo to wszystko jest systemem naczyń połączonych. Pani jest przedstawicielką branży fotograficznej, więc panią również te obostrzenia, zamknięte sale weselne dotykają. Zgadza się i tak naprawdę jeżeli sale weselne się nie otworzą,
i moi klienci, moje przyszłe pary młode nie zdecydują się na organizację swojego wesela, to ja również nie będę miała pracy, dlatego że z jednego dużego zlecenia, fotografowania, reportażu z dnia ślubu zostanie może tylko i wyłącznie ceremonia zaślubin, czy w urzędzie, czy w kościele, więc tak naprawdę to w ogóle nie pokazuje skali, jak dużo zleceń po prostu takim osobom jak mi, czy fotografom, czy kamerzystom odpadnie, ale również, jeżeli rząd nie pozwoli na to, żeby organizować jakiekolwiek rodzinne imprezy, to również stratni będą takie osoby jak dekoratorzy, cukiernicy, bo też wtedy nie trzeba będzie robić tortu na przykład na 150 osób, tylko na 20, więc tak naprawdę cała branża dostaje mocno po głowie i tak naprawdę jeżeli sale weselne nie zdecydują się również otworzyć i dołączyć do akcji Otwieramy, to my jako poboczni usługodawcy sami tego nie zrobimy. Jesteśmy uzależnieni od par młodych i od tego, jaką decyzję podejmą. Są Panie gotowe na ewentualne propozycje rozmów z obozem rządowym na temat tych obostrzeń i luzowania tych restrykcji? Jak najbardziej. Zależy nam jak najszybciej, żeby ustalić jakiekolwiek informacje, które pomogą nam jako usługodawcom, ale również parom młodym organizację tego dnia. Bo przypomnijmy, ale organizacja ślubu to nie jest tydzień, dwa czy miesiąc, tylko to są lata. Ludzie całe swoje oszczędności wkładają w organizację swojego ślubu, więc tak naprawdę zależy nam na jak najszybszych rozmowach, na ustaleniu jakiegoś konsensusu, no i oczywiście na tym, żeby zacząć pracować, bo chcemy normalnie i godnie życie, tak jak wszyscy. Krzysztof, to jeszcze do Ciebie w takim razie pytanie, no bo polscy przedsiębiorcy z różnych branż stoją przed realnym widmem bankructwa i co w takim przypadku, jeżeli zakładamy ten czarny scenariusz, że gospodarka nie zostanie odmrożona? No przede wszystkim ja uważam, że trzeba naciskać na rząd i to musi być presja społeczna, medialna, protesty, happeningi, uświadamianie opinii publicznej. Rozmawialiśmy dzisiaj trochę o tych metodach, jak walczyć o swoje prawa. Musi być też solidarność społeczna, to znaczy jeżeli widzimy, że rząd zostawia na lodzie jakąś branżę, to nam nie wolno robić takiej kalkulacji, a to jest 0,25% PKB, to jakoś sobie poradzimy jako cały kraj, prawda, zostawmy tych ludzi na lodzie. Bardzo słusznie któraś z pań dzisiaj właśnie na konferencji zauważyła, że jeżeli ludzie, którzy pracują w tych branżach pójdą na bezrobocie, to sytuacja w całej gospodarce się pogorszy. I suma branż takich jak wczoraj właśnie byłem w Kielcach i z przedstawicielem branży Horeca, czyli hotele, restauracje, cateringi, tak? Plus do tego eventy, plus do tego koncerty, plus do tego szkolenia, plus do tego jakaś turystyka, plus do tego obsługujące czy koncerty, czy turystykę firmy transportowe. Jak się to wszystko zbierze do kupy, to nie jest 0,25% PKB. Moim zdaniem rząd podchodzi do tych rzeczy lekkomyślnie, bo ktoś ich tam chyba wprowadza po prostu w błąd. W rzeczywistości w Polsce naprawdę sporo ludzi pracuje w tych branżach i to nie jest tak, że tarcza jest odpowiedzią na wszystko, bo dodrukowywanie pieniądza i rozdawanie go ludziom ma swoje granice. Jeżeli ludzie pobankrutują, już mamy przykład z Wielkopolski pana, który odremontował piękne, zabytkowe zdaje się budynki, w których zorganizował właśnie salę na przyjęcia, na śluby i się po prostu w tych pięknych salach powiesił z desperacji. I obawiam się, że takich przypadków może być więcej, jeżeli po prostu nie damy ludziom nadziei na powrót do normalności. I ważna rzecz też jeszcze, która padła podczas naszego spotkania, panie mi tutaj pokazały pismo o wniosek o informację publiczną do głównego inspektora sanitarnego, żeby wyjawił, na jakich danych oparte są te kolportowane w mediach opinie, że niby właśnie wesela są głównym rozsadnikiem wirusa. I on napisał tam wprost: nie mamy takich danych, więc ich nie możemy ujawnić, bo po prostu nie mamy. Czyli to, co jest mówione w mediach, nie pokrywa się ze stanem wiedzy, która jest realnie w administracji, w tym wypadku GIS, który odpowiada za te wszystkie obostrzenia. Zupełnie mnie to nie dziwi. Od samego początku epidemii, kiedy chodziliśmy z posłem Jakubem Kuleszą na spotkania z rządem, mieliśmy wrażenie, że to wszystko jest po prostu oparte na jakiejś takiej narracji PR-owej, a nie jakichś twardych danych, twardych prognozach. No i zresztą, gdyby był
było oparte na twardych danych, to moim zdaniem natychmiast doszlibyśmy do wniosku, że głównym rozsadnikiem koronawirusa jest po prostu na przykład komunikacja zbiorowa, a nie właśnie zamknięte wydarzenia, na których liczba osób zebrana tam wspólnie jest stała i ci ludzie jakby siedzą tam i to nie jest tak, że to jest 150 osób, które się co godzinę wymienia w innej konstelacji. No ale to trzeba właśnie, to na co też panie zwracają uwagę, trzeźwego myślenia, krytycyzmu, rozsądku w ocenie zjawisk i moim zdaniem rząd po prostu podjął taką pragmatyczną, brutalną, cyniczną decyzję, że właśnie te branże poświęca. Też może szacując po prostu zdolność przeprowadzenia protestów. Widzimy na razie po protestach społecznych, że czy to hotelarze, czy gastronomia, czy rozrywka nie potrafili zmobilizować się tak jak rolnicy na przykład, którzy zebrali się i przyjechali, zrobili kilka szumnych protestów, poblokowali drogi. Być może gdyby każdy dom weselny najbliższą drogę krajową zablokował wokół swojego domu, to rząd by z innej pozycji zupełnie traktował i rozmawiał. Dlatego ja namawiam po prostu do okazywania solidarności społecznej. Tak jak nie jestem rolnikiem, ale byłem na protestach branży rolniczej, nie prowadzę siłowni ani klubu fitness, byłem na proteście branży fitness. Tak samo jeżeli panie zorganizują, to będę namawiał do udziału. No i dobra.